25 czerwca w sali widowiskowej Kozienickiego Domu Kultury imienia Bogusława Klimczuka grupa teatralna Stojący Ludzie przedstawiła sztukę Sławomira Mrożka Na pełnym morzu. Jej fabuła ukazała dzieje trzech rozbitków, którzy dryfują na tratwie na tytułowym Pełnym Morzu. W pewnym momencie odkrywają, że wyczerpały im się całe zapasy żywności, a są bardzo głodni, więc szukają sposobu na odnalezienie jedzenia i uratowanie się. Odtwórcy roli nie byli przypadkowi. W marcu tego roku odbył się casting do przedstawienia. Artyści nie mieli więc dużo czasu na przygotowanie całego przedsięwzięcia. Przygotowania są trudne do takich przedstawień w roku szkolnym, zwłaszcza kiedy każdy ma jakieś swoje obowiązki i ja tu jestem rzadziej i oni mają mniej czasu na to, żeby poświęcić się właśnie temu, bo wiadomo, każdy chodzi do szkoły, odrabia lekcje, ma inne zajęcia. Dlatego spotykamy się tylko raz w tygodniu i to samo w sobie jest problemem, bo normalnie przy pracy nad jakimś spektaklem chodzi o to, żeby się spotykać jak najczęściej, żeby to, czego się nauczyliśmy przed chwilą, nie ucieknęło, nie uleciało do kolejnego tygodnia po prostu. Na scenie zaprezentowali się stali już jej bywalcy, czyli Inga Fila, Bernadeta Brodawka i Błażej Doniec oraz zaczynające przygodę z aktorstwem Marta Paleczna i Ania Soboń. Ta ostatnia, zapytana jak ocenia swój występ, odpowiedziała nam. Nie wiem, no ja to nie widziałam, więc ciężko powiedzieć, ale... Fajnie było ogólnie. A jak się czułaś na scenie? Był duży stres? Nie było w ogóle. W dramacie Mrożka było wiele absurdów, co aktorzy chwilami starali się jeszcze bardziej podsycać. Czuli się oni na scenie jak ryby w wodzie. Każdy z nich dobrze odnalazł się w swojej roli. Dość absurdalne, ale dobrze poszło chyba. Mam nadzieję taką. Mi scenariusz bardzo przypadł do gustu i wydaje mi się, że bardzo dużo zabawy z tego miałam na pewno. Było super, nareszcie jakiś scenariusz pode mnie, gdzie mam władzę. Tak to zawsze sam muszę sobie robić postać, gdzie mam władzę. Wolę scenariusze, które sam napiszę, ale też było dobre. Ja ogólnie lubię grać, jak mamy scenariusz. Wiadomo, że też super jest tworzyć coś własnego, ale wolę pracę ze scenariuszem. Spektakl Na pełnym morzu Sławomir Mrożek napisał w 1961 roku. Od tego czasu był on wielokrotnie wystawiany. Teraz z tą niezbyt łatwą w odbiorze sztuką zmierzyli się młodzi adepci aktorstwa z Kozienic. Mam sentyment do sztuk Mrożka w ogóle. Sam grałem w kilku, a to była pierwsza, w jakiej zagrałem w ogóle w teatrze. W związku z tym... Tak korciło, żeby wrócić do tego tematu. Wszyscy zgromadzeni podsumowali ich występ brawami, a dyrektor KDK Elwira Kozłowska podziękowała oraz wręczyła artystom dyplomy i słodkie upominki. Spektakl ten był bowiem zakończeniem i podsumowaniem rocznej działalności warsztatów teatralnych prowadzonych w KDK przez Radosława Mazura. Dyplomy i słodkie upominki otrzymali także przedstawiciele grupy improwizacyjnej Apetyczne Krasnoludy z Kosmosu. Tego samego dnia, tylko kilka godzin wcześniej, w sali widowiskowej wystawione zostało przedstawienie muzyczne dla dzieci W to mi graj, przygotowane przez aktorów związanych z Fundacją Szafa Kultury z Warszawy. Na scenie zobaczyliśmy Joannę Mazewską, Katarzynę Gruszewską, Patryka Pawluka i Andrzeja Tomaszewskiego. Powstanie tego spektaklu zostało dofinansowane przez Narodowe Centrum Kultury. Przedstawienie skierowane do najmłodszych oparte zostało na wszystkim dobrze znanych utworach słowackiego Fredry i Mickiewicza. Na widowni zasiedli uczniowie z kozieńskich podstawówek jedynki i trójki. Organizatorem tego przedsięwzięcia w Kozieńcach był aktor współpracujący z Domem Kultury i jednocześnie prezes Fundacji Szafa Kultury Radosław Mazur.